Drodzy widzowie i kochani sympatycy naszej internetowej telewizji Faro. Boże Narodzenie to noc pełna triumfu, potęgi i chwały. W sensie teologicznym oto władca dobra wkracza do obozu zła, aby zbawić ten świat od grzechu. Ale śpiewamy, że cicha była ta noc i w sensie medialnym rzeczywiście była dość cichą nocą, ponieważ nie było tam ani kamer, ani wozów transmisyjnych, ani transmisji na żywo. Wystarczył jeden anioł, który obwieścił pasterzom tę dobrą nowinę, że oto w Betlejem narodził się nam Zbawiciel. Pasterze, przekonawszy się, że to prawda, poszli i zanieśli tę dobrą nowinę do swoich społeczności. Za chwilę dowie się także król, który nie ucieszy się wcale z tej informacji. Dowiedzą się także goście zagraniczni, którzy przybędą, aby oddać pokłon, ale to już relacja świętego Mateusza. Ale gdy Chrystus 30 lat później zacznie swoją publiczną działalność, będzie korzystał i z naturalnych wzniesień, i z akustyki jeziora po to, żeby głosić dobrą nowinę. Będzie korzystał z narzędzi. A zatem myślę, że nie jest przesadą powiedzieć, że gdyby przyszedł dzisiaj, w XXI wieku, również korzystałby z mediów, w tym wizualnych, a może także z naszej internetowej telewizji. Tak czy inaczej, jesteśmy tylko narzędziem. I chcemy służyć właśnie w tej misji, misji głoszenia dobrej nowiny, nawet gdyby to była tylko i wyłącznie preewangelizacja, bo ewangelizacja dokonuje się w spotkaniu człowieka z człowiekiem, człowieka z Bogiem. Dziękujemy przy tej okazji za to, że jesteście z nami. Dziękujemy księżom biskupom, bo wiem, że nas oglądają. Dziękujemy wszystkim księżom, a także wszystkim wiernym świeckim, a szczególnie młodym, bo dzięki statystykom YouTube'a wiemy, że nasi widzowie są dość młodzi wiekiem. I życzymy Państwu, aby te święta, święta Bożego Narodzenia, były czasem radości, miłości i pokoju oraz nadziei w jakże niełatwych przecież czasach. Niech spotkanie z tym, który przychodzi, aby nas zbawić, dało przede wszystkim ten ogrom nadziei, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że z Nim wszystko jest przecież możliwe. Wspomniałem o transmisjach. W związku z tym, że to spotkanie z Bogiem jest najważniejsze, nie będziemy transmitować na kanale Faro TV ani pasterki, ani mszy świątecznych, po to, aby Państwo zechcieli skorzystać z tych mszy w realu, w kościele, w swojej parafii, ale także po to, żeby zechcieli Państwo spotkać się ze sobą w swoich rodzinach, w swoich domach. Zapraszamy zatem nie na kanał Faro TV tym razem, choć to może brzmi paradoksalnie, ale zapraszamy na święta do offline'u, do tej rzeczywistości realnej. A spotkamy się z nowymi produkcjami, z nowymi pomysłami już po nowym roku. Życzę Państwu także takiej uważności. My wszyscy potrzebujemy uwagi, czasami jesteśmy aż przesadnymi atencjuszami. My jako nowe medium także potrzebujemy Państwa uwagi, Państwa lajków i subskrypcji. Ale w te święta życzę nade wszystko tej uważności, aby poświęcić uwagę Bogu, który przychodzi, i poświęcić też swoją uwagę, swój czas, swoją bliskość krewnym, przyjaciołom, znajomym, drugiemu człowiekowi, który może czuje się samotny, niepotrzebny, opuszczony. Niech Boże Dziecię podniesie nad Wami swoją rękę i Wam błogosławi. Radosnych świąt Bożego Narodzenia życzy ekipa Faro TV.